Cześć kochani! Dzisiaj wyjątkowo do Was nie pomacham, ale mam za to dla Was super łatwy i szybki kurs. Zrobimy sobie dzisiaj zakładkę do książki z taką uroczą babeczką. Sytuacja jest taka, jaka jest, wszyscy siedzimy grzecznie w domach, więc książki i rękodzieło brzmią jak idealne połączenie. To co, zaczynamy? Będziemy potrzebować w sumie dowolnej włóczki w pastelowych kolorach. U mnie będzie to jarna jeans, z którym się ostatnio mocno zaprzyjaźniłam. Jeśli chodzi o kolory, jakiekolwiek pastele będą ok, możecie też wybrać coś brązowego lub beżowego, co będzie nam udawać spód. Wystarczą 2-3 kolory. Użyjemy szydełka 3 mm, przyda nam się znacznik, igła do włóczki i odrobinka wypełnienia do maskotek. Ale taka minimalna ilość, możecie tam zresztą użyć też resztek włóczek. Ja użyję tutaj tych 3 kolorów. Na początek zrobimy magiczne kółko różowym kolorem. W to magiczne kółko przerabiamy teraz 6 półsłupków. Zaciskamy. W pierwszym przerobionym oczku robimy półsłupek. Zakładamy znacznik. I kolejny półsłupek przerabiamy w tym samym oczku. Dodajemy teraz po 2 półsłupki w każde oczko przez całe okrążenie, czyli 6 razy. Na końcu odpinamy znacznik i robimy jeden półsłupek w jego miejscu, po czym zakładamy z powrotem. W kolejnym oczku dodajemy 2 półsłupki. W tym okrążeniu dodajemy na zmianę po jednym i po 2 półsłupki w każdym oczku. Na końcu rzędu odpinamy znacznik. Powinniśmy mieć teraz 18 półsłupków. W pierwszym oczku robimy półsłupek. I dokładamy znowu znacznik. W tym okrążeniu dodajemy już po jednym półsłupku w każdym oczku. Jak widzicie, nasze kółko transformowało się już w coś na kształt bliższy czapeczki. W kolejnym rzędzie znów robimy po jednym półsłupku, tak samo jak w poprzednim. Jak to teraz wygląda? W kolejnym rzędzie będzie małe utrudnienie. Znowu dodajemy po jednym półsłupku, ale wbijamy się tylko pod przednią nitkę. Tutaj pod tę nitkę bliżej nas. Zakładamy z powrotem znacznik i dodajemy tak po jednym półsłupku w każdym oczku.
Na końcu rzędu będziemy zmieniać kolor, więc możemy sobie obciąć nitkę. Łączymy oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem i przeciągamy przez pętelkę. Tym razem polecam od razu zająć się ukrywaniem końcówek, bo potem może być trudno. Pozostałe nitki wepchnęłam sobie do środka babeczki i tam się nie zmarnuje. Nowy kolor nitki, ten wafelkowy, będziemy teraz dokładać, ale nie w ostatnim rzędzie, tylko pod pozostałe nitki z wcześniejszego okrążenia. Wbijamy szydełko w pierwszą z tych wewnętrznych nitek i przeciągamy przez nią włóczkę. Robimy jedno oczko. I dodajemy teraz po jednym półsłupku w każde z tych wewnętrznych oczek. Łączymy oczkiem ścisłym z pierwszym półsłupkiem i mamy pierwszy rządek. Teraz czeka nas trudniejsza misja. Musimy trochę zmniejszyć ilość półsłupków. Na początek robimy normalnie jeden półsłupek w kolejne oczko. A potem przerabiamy dwa półsłupki naraz. Wbijamy się pod tylną nitkę najbliższego oczka, a potem pod tylną nitkę kolejnego oczka. I dopiero teraz kończymy półsłupek. Potem znowu jeden półsłupek. Kolejne zwężenie. Powtarzamy do końca okrążenia. Oczka robimy normalnie pod dwie nitki, a zwężenie tylko pod zewnętrzną. W kolejnym okrążeniu dodamy po jednym półsłupku w każdym oczku. Następne okrążenie to również same półsłupki. Z kolei w ostatnim rzędzie zrobimy same zmniejszenia, wbijając się wyłącznie pod przednią nitkę, czyli wewnętrzną. Na końcu powinniśmy mieć 6 oczek. Odcinamy nitkę i przeciągamy przez pętelkę.
Do środka babeczki wkładamy wypełnienie. Nie jest duże, więc dużo nie zużyjemy. Nawlekamy końcówkę na igłę i przechodzimy po kolei przez wszystkie wewnętrzne pętelki oczek z poprzedniego rzędu. Przeciągamy nitkę w ten sposób, żeby wyjść w tym miejscu, w którym mamy naszą początkową nitkę. Zawiązujemy je razem, odcinamy końcówki i ukrywamy supełek. Główną część babeczki. Jeśli chcecie, możecie jej na czubku dodać taki mini pompon, tak jak ja. Teraz została nam do zrobienia faktyczna zakładka. Łapiemy znowu za różowy kolor. Robimy pętelkę, a potem łańcuszek złożony z 50-60 oczek, w zależności jak Wam się bardziej podoba. Kiedy dojdziemy do końca, to zawracamy. Zaczynając od drugiego oczka, robimy po jednym półsłupku w każdym oczku. Na końcu odcinamy nitkę i przeciągamy przez oczko. Nawlekamy końcówki na igłę i przyszywamy do dna naszej babeczki. Zabezpieczamy, wiążemy i chowamy nitki. I gotowe! Dajcie znać, czy kurs Wam się podobał. Chwalcie się koniecznie zdjęciami swoich babeczek i do zobaczenia!